Gościem Medekspresu jest poseł Jakub Szulc. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję za tę rozmowę. Jednym z ważnych tematów w czasie forum w Krynicy jest skoordynowana opieka medyczna nad pacjentem. Ale właściwie kto miałby być w Polsce takim koordynatorem? Jaki podmiot? Znaczy tych modeli jest w zasadzie tyle, co systemów zorganizowania koordynowanej opieki zdrowotnej. W zasadzie w każdym państwie, w którym występuje koordynowana opieka zdrowotna, wygląda to inaczej. Ja myślę, że także w Polsce. Ja podczas dyskusji panelowej przestrzegałem przed tym, żebyśmy nie robili prostego copy w clay z któregokolwiek, czy modelu amerykańskiego, czy niemieckiego, czy angielskiego do polskiego, to w warunkach polskich się po prostu nie sprawdzi. To jest jedno z kluczowych pytań, na które na dzisiaj wydaje się, że my nie mamy odpowiedzi, dlatego że musimy rozstrzygnąć dwie podstawowe rzeczy, jeśli chodzi o koordynowaną opiekę zdrowotną. Po pierwsze to, czy w ogóle podmiot udzielający świadczeń powinien być koordynatorem, a po drugie, jak głęboka powinna być koordynacja, to znaczy, czy koordynacja powinna objąć tylko świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, czy obejmować także lecznictwo szpitalne. Także, no mówię, temat jest na pewno do przemyślenia, ale my jesteśmy na dzisiaj na początku drogi tak naprawdę. Taka perfekcyjna koordynacja, no oczywiście ma wiele zalet, ale w jaki sposób nie ogranicza wyboru pacjenta? Znaczy, ja tego się aż tak bardzo nie boję. To znaczy my ustawowo zostaliśmy przywiązani do tej swobody wyboru pacjenta, natomiast bardzo często niestety doświadczenie pokazuje, że to jest wybór pozorny. Tak? Wybór, którego tak naprawdę nie ma, dlatego że pacjent i tak zgłasza się do szpitala, do którego jest mu najbliżej i tak, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, zgłasza się do specjalisty, do którego jest mu najbliżej. Więc tak naprawdę mamy do czynienia z pewnym pozorem możliwości wyboru, podczas gdy tak naprawdę tych możliwości aż tak wiele nie ma. Natomiast istotne są dwie rzeczy. Istotna jest z jednej strony jakość udzielonych świadczeń i to jest to, co na poziomie koordynacji powinno być dopilnowane. Natomiast dla mnie ta dyskusja była ważna także z innego względu, bo ona tak naprawdę pokazuje i w ogóle, ponieważ przecież koordynowana opieka zdrowotna to nie jest temat nowy, to nie jest temat, który pojawił się dzisiaj, prawda? To są tak naprawdę... 20 lat. No, pierwsza połowa ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych. To są początki opieki koordynowanej. U nas no, niewiele się mówiło o tym, że my tak naprawdę poza kilkoma próbami wprowadzenia opieki koordynowanej tak naprawdę świadomie zrezygnowaliśmy w drugiej połowie lat 90. z czegoś, co można było w zasadzie od początku do końca koordynowaną opieką nazwać, czyli z zespołów opieki zdrowotnej, bo przecież od 75 roku do 96, 7, może nawet odrobinę dłużej, istniały powszechnie w Polsce zespoły opieki zdrowotnej i to były podmioty, które świadczyły usługi ze wszystkich zakresów, a więc poczynając od opieki lekarza pierwszego kontaktu, na lecznictwie szpitalnym skończywszy. Tego już w zasadzie nie ma, czy jest też w formie szczątkowej, natomiast to jest, wydaje mi się, w przypadku Polski przykład, z którego można czerpać. Natomiast ważne jest to, co się stało, że my znowu rozmawiamy o opiece koordynowanej. I wydaje się, że taki główny przyczynek tak naprawdę do tej dyskusji to jest to, że dzisiaj widzimy, że poszczególne filary ochrony zdrowia funkcjonują w zasadzie niezależnie od siebie. I są kompletnie rozdzielone tak organizacyjnie, jak finansowo, jak, co najgorsze, i to trzeba stwierdzić z ubolewaniem, jak zarządzanie pacjentem, zarządzanie ruchem pacjenta, czy zarządzanie, może nie najładniej, chorobą. Czyli pacjent dzisiaj jest odsyłany od jednego ośrodka do drugiego, od lekarza pierwszego kontaktu do specjalisty. Zanim się dostanie do specjalisty, minie określony czas. Zanim wróci z badaniami z powrotem do lekarza pierwszego kontaktu, znowu minie określony czas, potem do szpitala. W tym czasie, po pierwsze... Mnożą się też koszty. To jest jedna rzecz, ale mnożą się nie tylko koszty związane z tym, że taka opieka jest droższa, ale także, proszę zwrócić uwagę, koszt absencji w pracy, tak, którego dzisiaj nikt nie liczy, a który jest, tak zwane koszty pośrednie. Który jest bardzo istotny, ale do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz. Bardzo często jest tak, że pacjent, kiedy zostaje w końcu zabezpieczony po pół roku, nigdy nie wróci już do takiego stanu zdrowia, jak był przed chorobą, właśnie ze względu na to, że ten proces się wydłuża. Tego w Polsce na dzisiaj się
nie liczy, a to powinien być tak naprawdę podstawowy asumpt do tego, żeby wygenerować zmiany w zakresie organizacji ochrony zdrowia. Ja nie przesądzam, tak? bo opieka koordynowana jest jednym z pomysłów, natomiast na pewno musimy zrobić dwie rzeczy. Zmienić kwestię podejścia do pacjenta, czyli przestać wykonywać procedurę i rozliczać procedurę, a zacząć dbać o efekt kliniczny leczenia. I po drugie, spróbować zorganizować system w taki sposób, żeby faktycznie to w zasadzie i każdy polityk, i każda osoba, która z ochroną zdrowia ma do czynienia, bardzo często o tym mówi, że pacjent powinien być podmiotem i centralnym obszarem systemu, a tak niestety w Polsce nie jest. Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Serdeczne dzięki.